jesteś. Dobra. Dobra. Tak, powiedziałem, udało mi się spotkać z Pawłem Wegrażem. Witam serdecznie, Piotrek, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj porozmawiamy o... Fajne pytanie, o czym porozmawiamy. Tak, jak powiedziałem, przygotowuję się do Ironmana. Co chciałbym powiedzieć? Spotkałem się z komentarzami, może nie tyle co z komentarzami, natomiast z taką sytuacją, że ludzie mówią, a co tam jest Iron Man, 1/4, bez problemu to się zrobi, czyli tam jest kilometr pływania, 40 km jazdy na rowerze i 10 km biegania. Chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Ja całe życie trenuję sporty walki. Co to znaczy? Wiesz, Paweł, ja jestem cały czas związany z tym, że cały czas się biję, wchodzę gdzieś tam do rund. To są rundy 3-minutowe, czasami 5-minutowe, natomiast to są krótkie dystanse. Moja budowa ciała jest taka, że ja nigdy więcej niż, nie wiem, 10-15 km nigdy nie biegałem. Tak samo na rowerze. To jest praktycznie... inny charakter pracy, nie? Więc... Dokładnie tak. Jak się przygotowujemy do czegoś, to z reguły albo biegamy, pływanie, no nie pamiętam, kiedy byłem na basenie, tak? I dlatego dla mnie jest to fenomen, żebym to zrobił, bo mam miesiąc do przygotowań, bo jest to 28 sierpnia, dzisiaj mamy tam, nie wiem, 20 lipiec, plus są to rzeczy, których nie robiłem bardzo dawno. Znaczy, tak? Też jak to jest inna dyscyplina sportowa, tak naprawdę, to też te włókna mięśniowe nie są przystosowane, nie? I też nie można oczekiwać, że mimo człowiek dobrej kondycji i cały czas w sztosie treningowym w sportach walki będzie dobry, nie wiem, no w maratonie czy w jakichś właśnie takich dyscyplinach. Także tutaj dokładnie też organizm tak. I też pokazuje fajnie, tutaj wam pokażemy z Piotrkiem, że to, że się w 3 miesiące nawet zapierdala, to nie oznacza, że od razu będziesz mistrzem, bo żeby Piotrek się w cudzysłowie przebranżowił na ten sport, to musiałby też przez 2-3 lata przetrenować stricte to i wtedy na przykład już byś był mniej sprawny w sportach walki, nie? No bo nie da się być w każdym sporcie najlepszy, nie? Dokładnie tak, dlatego chciałbym to pokazać, jak będę wyglądał przygotowania, ale również chciałbym pokazać całą prawdę, jak wygląda ona od drugiej strony. Czyli to, co mówiłem w wcześniejszych filmikach, że nie pokażę tylko tego, jak fajnie biegam, jak fajnie pływam, fajnie jeżdżę na rowerze, jest super, codziennie zajebista jest podejście do treningów, nie ma zmęczenia, nie ma niczego, każdy weekend ciężko, tak samo przepracowany, jak każdy dzień w tygodniu. Bo taka nie jest prawda. Nie jest taka prawda. Dzisiaj rano nagrałem filmik, że wczoraj musiałem odpuścić, bo nie byłem w stanie biegać. Nawet nie biegać, tylko pływać, bo pobiegałem we wtorek i pojeździłem na rowerze, później po południu zrobiłem kolejne treningi i w środę miało być, tak jak mówiłem, pływanie i regeneracja. I co? I wyszła dupa, nie byłem w stanie wstać z łóżka. I po to właśnie mówiłem, że spotkam się z Pawłem. Paweł jest to naszą osobą. Witam serdecznie. Tak jest. Jest osobą w Jaworznie, która się zajmuje przede wszystkim suplementacją, dietetyką, ma swój sklep z odżywkami, tak? Tak. Coś pominąłem jeszcze? No jeszcze wizyty medyczne tutaj, Atomek też zapraszamy do poradni, prowadzimy między innymi hormonalną terapię zastępczą. No i jeżeli ktoś chce, no to zapraszamy na social media, tak? No bo tutaj gdzieś tam poznacie nasze osoby, jeżeli nie jesteście z Jaworzna, a też tutaj myślę, że Piotrek jest osobą, która no nie jest gdzieś tam wybita w social mediach, a warto by było poznać jego osobowość, no bo też no tyle co on przetrenował, to... Bardzo mi miło. No ja chyba nie żyję tyle na tym świecie. Nie? Wow, bardzo mi miło, dlatego wiedziałem, że chciałbym się z Tobą spotkać, bo na pewno to, że ja przetrenowałem, to jest jedno. Natomiast to, co powinienem jeść lub to, co powinienem zażywać, to jest drugie. I tutaj właśnie potrzebuję Twojej pomocy. I mam kilka pytań, które chciałbym, żebyśmy omówili i jasne, wyjaśnili i mnie, jak mam się przygotowywać, żeby nie było takiej sytuacji, jak była wczoraj, że nie byłem w stanie wstać z łóżka i nie byłem w stanie zrobić nic. I organizm posłuszeństwa. Dokładnie tak, gdzie to jeszcze trzeba powiedzieć, że to są dopiero początki. Ja trenuję 2-3 razy dziennie, trenowałem cały czas pod sporty walki, wziąłem troszeczkę inną dyscyplinę i nagle się okazuje, że jest dupa. Bum, no. Tak, że jest dupa i chciałbym to wyjaśnić, bo dla mnie jesteś autorytetem, jeśli chodzi o suplementację, jeśli chodzi o temat dopingu. Niesamowicie fajny filmik zrobiłeś ostatnio, który mi się pokazał, też oglądałem z dwoma... Z Karnowskim i z Radosem Sotkiewiczem. Dokładnie tak, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy jeżeli bardzo. Będą to oglądać. Bardzo fajnie się to oglądało, bardzo fajnie się to słuchało. Natomiast co ja chciałbym pokazać, albo o czym bym chciał porozmawiać? Bo bardzo ciężko jest znaleźć filmiki na internecie, które mówią, co brać, jeśli chodzi o jakieś suplementy lub jakiś doping, pod sporty walki lub pod takie sporty mocno wydolnościowe.
Tak. Wiesz, o co chodzi, Paweł, tak? Bo większość mówi po prostu, jak ma być wielki, jak ma chudnąć, jak ma wyglądać zajebiście na scenie. Tylko wiesz co, Piotrek, myślę, że to jest związane z tym, że gdzieś tam ogólnie jeszcze lata temu, sam wiesz, doping ogólnie w każdym sporcie był tematem tabu, nie? Gdzieś tam od 4 lat, może 5 w kulturystyce ten temat tabu już troszeczkę się zmniejszył, już się mówi bardziej o tym otwarcie. Tak, ludzie otwarcie bardziej. Tak. A w innych sportach jeszcze to nie przeszło. Oczywiście są zawodnicy sportu walki, którzy gdzieś tam mówią, natomiast też często są przez różne federacje blokowani, tak jak niektóre firmy z odżywkami po prostu, że no nie możesz za bardzo mówić, no bo gdzieś tam wizerunek marki w cudzysłowie by ucierpiał. I teraz sprawa jest taka, oczywiście w każdym sporcie zawodowym jest doping, więc też się nie myślcie, widzowie, tak, że tutaj ktoś bierze doping i to się samo robi. On musi tak naprawdę bierze doping po to, żeby zapierdalać, nie? Żeby chcesz mieć ponadnaturalny wysiłek, no to też musi mieć ponadnaturalny poziom hormonalny. I tutaj jeżeli chodzi o doping w sportach walki, też często osoby biorą się od dupy strony, że tak to brzydko powiem. I kolega im powie, weź sobie tyle, a tak naprawdę efekt jest odwrotny do zamierzonego. Jeżeli chodzi o środki dopingujące, to tutaj jest troszeczkę inna gama, aniżeli chodzi o kulturystykę. Oczywiście też korzystam między innymi z hormonu wzrostu, z odpowiednich dawek testosteronu. Tylko tutaj trzeba wiedzieć, jak to dobrać pod osobę, żeby między innymi nie mieć... To będziemy właśnie opowiadać, tak. Będziemy opowiadać, będziemy rozwijać. Natomiast właśnie o to mi chodziło, że chciałem to rozwinąć, bo tak ty powiedziałeś, doping się po to pojawia, bo normalna osoba, która się odżywia dobrze, ma dobry tryb życia, w sensie taki, że idzie spać, wysypia się, ta praca nie jest za bardzo męcząca, a chce trenować 2 razy dziennie lub nawet czasami 3 razy dziennie, nie jest w stanie. Oczywiście tak. Pierwszy tydzień może przetrenuje, tak? Bo ten organizm jeszcze jest na tyle wypoczęty, że tą energię będzie ciągnął tam z tłuszczu, z jedzenia, które dostarczymy. Natomiast w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu, w którym byłem wczoraj ja. I się zdziwiłeś pewnie. Tak. Bo ciało chciało, ale już... Tak. Mózg cały czas mówi, a może jednak dam radę, może jednak dam radę. Tak. Natomiast każde wstanie z łóżka, przejście tam, nie wiem, do kuchni, napicie się kawy, coś zrobienia, powodowało, mówię, o kurwa, co się dzieje, wiesz. I nagle, wiesz, wiadomo, pogoda, może nie wyspanie gdzieś tam, ale to było na tyle zmęczenie, że wiem, że coś... czegoś brakuje w organizmie. Tak? No jeszcze powiedz mi, Piotrek, jeżeli chodzi teraz o tą sytuację, to byłeś też w deficycie energetycznym, czy miałeś taką dietę gdzieś tam stricte pod zrzucanie kilogramów? Właśnie, to też o tym będziemy rozmawiać. Ja jestem teraz na pudełkach, tak pokazałem te pudełka buraka i będziemy opowiadać. Dobra, zrobiliśmy wstęp, powiedzieliśmy, o co mi chodzi, po co jest to spotkanie i właśnie zaczynamy. Fajne pytanie powiedziałeś, więc zaczynamy teraz od samego początku. Będziemy mówić o mnie, bardzo dużo osób też napisało pytania, będę zadawał te pytania, będziemy chcieli je wyjaśnić, znaczy ty będziesz wyjaśniał, ja będę razem zadawał, damy radę. Bo ja się na tym nie znam, dlatego ty jesteś tutaj jako autorytetem. Ja mogę tylko mówić o trenowaniu. Oczywiście kolejny filmik będzie nagrany z Przemysławem Gorgoniem, on się przygotowuje do walki. Pozdrawiam. Tak, ja również, on się przygotowuje do walki 3 września. Ja mam 28 start w tym Ironmanie, więc będziemy porównywać 2 różne treningi. Dlatego chciałem powiedzieć, jaka jest różnica teraz między trenowaniem pod sporty walki, a trenowaniem pod coś takiego jak Ironman. Więc to będziemy porównywać. Dobra, ale zaczynamy. Więc tak, ja pierwszy filmik, nie pierwszy, tylko drugi filmik nagrałem i pokazałem w nim, że ja mam dietę pudełkową. Tak. Ja tam rzuciłem 2500 kalorii, taką brałem, taka w miarę mi wystarczała, do tego dorzucałem jakąś tam odżywkę białkową, wypiłem, więc może około 3000 było dziennie. Oczywiście każdy, większość osób mówi, że to jest mało, na tyle, co ja tracę tej energii na treningach. Natomiast ja ogólnie się dobrze czułem, ta waga mi nie leciała w dół, a wręcz ta waga stała w miejscu lub tam delikatnie 200-500 gram plus minus, no to jest kwestia, wiesz, wyspania, do jedzenia jakichś chujowin. I to nie jest okres taki, że to było przez tydzień, dwa, tylko przez miesiąc, dwa, czy pół roku. Moja waga praktycznie jest cały czas taka sama. Ona jest od 80 do 83 kilo, ona się tam waha, wiadomo, zima trochę więcej, lato trochę mniej, trochę wody więcej, mniej. No wiesz, jak to jest mała różnica, to nie jest 20 kilo, też trzeba powiedzieć tutaj, że Piotrek ma dosyć niski poziom tkanki tłuszczowej. I też jak Piotrek teraz im bardziej chce zejść z wagą niżej, to ciało będzie się bardziej adaptować, żeby po prostu tego nie zrobić. No bo już tkanki tłuszczowej jest bardzo mało, mięśni jest naprawdę sporo jak na tą wagę i ciało nie chce tak łatwo tracić tej wagi, więc będą tutaj różne takie systemy adaptacyjne, chociażby puls będzie wolniejszy. Wszystko tarczyca zwalnia, żeby po prostu Piotrek nie zrzucił tej wagi, no bo dla organizmu to jest coś złego tak naprawdę. Wiem, o co chodzi. Nadmierne to pewnie dlatego tu jest ten problem, że mi jest ciężko rzucić tą wagę. Nie? Oczywiście, tak. Oczywiście i te
teraz tak, powiem o pudełkach. Ja tutaj jestem typowo jako osoba, która chce powiedzieć prawdę. Zaprosiłem Pawła, bo Paweł też mówi prawdę, więc mówimy o pudełkach. Nie będziemy krytykować żadnych tutaj firm, które robią te pudełka. Tylko ogółem. Tylko ogółem. Sytuacja nasze jest taka, zdanie, że każdy, tak, oczywiście nasze prywatne zdanie, wiele osób, które ma te pudełka, mówią to samo, podzielają moją opinię i myślę, że Pawła, że miesiąc, okej, okay, fajnie jest wziąć, spróbować, one na pewno pomagają na zasadzie, jak ktoś nie ma czasu, dostaje je codziennie rano, czy tam na wieczór, ja dostawałam codziennie rano, mam 5 posiłków, idę do pracy, jadę na trening, wszędzie to jest. Natomiast tak, na tym zrobić wagę, ja nigdy nie zrobiłem, ani do góry, ani na dół. 2500 kalorii powinno iść w dół, nie poszło, gdzie tracę tej energii niesamowicie dużo. Rozmawiałem z innymi osobami, chcieli iść na wagę do góry, też tego nie zrobili. Po miesiącu, no jednak to jedzenie już, tak jak powiedziałem, nie tyle co nie pasuje, ale gdzieś ma człowiek tego powyżej uszu i myśli o podjadaniu albo o robieniu same w domu już tych jedzeń. Co, jeżeli chodzi o pudełka, to powiem Ci, Piotrek, że nie próbowałem. Teraz akurat właśnie tutaj właśnie narzeczoną mieliśmy sobie zamówić, więc sprawdzimy i wtedy dam znać, ale tutaj gdzieś tam opinie znajomych to były właśnie podobne, że gdzieś tam miesiąc jest fajnie, ale potem gdzieś mają jakby smaka na coś innego. Osobiście się nie mogę tak powiedzieć, bo nie próbowałem. Natomiast no tutaj też zależy od cateringu, aczkolwiek no mówię, no gdzieś tam te porcje. No ja miałem kilka, wiesz, ja miałem naprawdę kilka tych firm cateringowych i w każdej, bo tu nikt nawet nie chodzi o wielkość albo o smak, bo naprawdę jest dobre, tylko gdzieś coś zaczyna nie pasować. No nie wiem, że człowiek szuka gdzie indziej. W domu jest sytuacja taka, że chcesz mieć dzisiaj to, to robisz to. Chcesz jutro mieć to, to robisz to. I tak naprawdę bardziej jesteś w stanie sobie to rozmaicić. Tutaj jesteś dostosowany do tego, co ci dadzą. Jest ok, pierwszy tydzień, drugi, trzeci zaczyna się robić. No kurwa, no dobra. Czwarty już tragedia. Piąty coraz gorzej i w pewnym momencie, jak już by skończyła się ta dieta, na zasadzie te dni, które sobie wykupiłeś, mówisz, fajnie, w końcu mogę coś innego zrobić. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że Piotrek jest bardzo aktywną osobą i to nie aktywną, tylko bardzo aktywną, bo jak on nieraz robi po 2-3 treningi dziennie, to jest ogrom i tutaj też właśnie jest dieta bardziej potrzebna w takie mikroelementy, czyli musi być troszeczkę więcej tych warzyw różnorakie, to musi być tak naprawdę dieta mocno urozmaicona, czyli też nie może jeść codziennie tego samego albo coś podobnego i często gdzieś musi patrzeć gdzieś na siebie, czy bardziej reaguje na tłuszcze lepiej, czy czuje się na wysokich węglowodanach, więc gdzieś tam na cateringu nie zawsze to idzie uwzględnić i to może być problem, że catering może być nieraz dobry, nie mówię, że dla osób aktywnych nie będzie dobry, ale bardziej się przyda moim zdaniem osobom o małym aktywności, typu ktoś, nie wiem, w domu pracuje przy komputerze, wtedy nie potrzebuje tak dużo mikroelementów, nie przerabia. Wtedy może mieć to sens bardziej, w tygodniu. Pewnie tak, musi być, że tak. Dlatego ja mówię, ja jako stricte sportowiec, mówię, który tam trenuje 2-3 razy dziennie, mówię o tych pudełkach. Dlaczego? Dlatego, że na tych social mediach wiele sportowców pokazuje, ma pudełka, jem je drugi rok, trzeci rok, cały czas je pokazują. Okej, mają za to płacone pieniądze i ja nie mam, więc mogę być obiektywny i mówić, jak to wygląda. To plus, więc ja podziwiam takich ludzi, że on jeszcze lata na pudełkach, jeżeli jest. Brawo. Ja takiej osoby osobiście nie znam, a te, które to mówią, że są na tych pudełkach, nieraz je widzę na McDonaldzie albo na KFC, jak podjadają i gdzieś tam kombinują. I po prostu to chciałem tylko powiedzieć o pudełkach. Więc myślę, że mamy to wyjaśnione i teraz wchodzimy w temat, który mnie najbardziej interesuje. Więc pytanie do Ciebie. Widziałeś moje wyniki na wadze? Tak. Jak? Fajne, niefajne? Powiem Ci, jak dla mnie tutaj Piotrek ma bardzo dobrą sylwetkę pod sporty walki. Może tego mięśnia troszeczkę za dużo, bo jednak pamiętajmy, że mięśnie to też no, pobierają nam tlen, więc nieraz jeżeli chodzi o stricte gdzieś tam sporty walki, to nawet lepiej mieć tą mniejszą wagę, wypełnioną pół na pół z mięśniami, aczkolwiek no wizualnie lepiej się to prezentuje niż zawodnik, który po prostu ma jest troszeczkę uczytki, brzuszek. Także tutaj nie będziemy na siłę gdzieś tam tych mięśni spalać. Tym bardziej weźcie pod uwagę fakt, że tak jak Piotrek trenuje naprawdę sporo, to nie jest tak łatwo tych mięśni zrzucić. Co przed chwilą powiedział zresztą, że ta waga, no ciężko jest iść w dół i tutaj macie przykład chociażby Mariusza Pudzianowskiego, gdzie chciał bardzo dużo zlecić z tą masą mięśniową i było to wręcz niewykonalne, no bo mięśnie nie jest tak łatwo tak, waga zrzucić. Zeszła, ale dalej mięśnie były dokładnie. I ta budowa ciała jest dalej, jest ogromny facet. Więc ja bym to zostawił, tylko po prostu gdzieś tam może nie szedł z tą wagą do góry, tylko po prostu sobie to trzymał i gdzieś tam właśnie na tym sobie bazował i dobierał. Nie, waga tak mówisz, waga jest taka jaka jest, ja nawet chciałbym delikatnie iść w dół, bo to jest całkowicie inna wydolność. Dla mnie taka długa wydolność powoduje to, co właśnie mówisz, każdy mięsień zabiera trenu i jest coraz gorzej to przebiec, bo wiadomo, osoba biorąca udział w takim Ironmanie to z reguły jest wysoka, chudziutka, z długimi nogami i on po prostu biegnie i idzie i dla niego to jest pewnie żaden wyczyn, ale to jak wyjdzie ze mną do ringu, to zobaczymy, jak pójdzie w tą stronę i dlatego
to jest całkowicie inny sport, dlatego dla mnie to jest takie duże wyzwanie. Wyzwanie, no ale też musimy sobie w życiu robić takie wyzwania, nie stricte, żeby być zawsze najlepszym, ale spróbować i pokazać sobie coś, nie? A nie dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to mamy, więc jak sylwetka wyszły fajnie te badania, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie tam zadaje na osoba. Temat ilości wody u mnie w organizmie. Wyszła tam za pierwszym razem chyba 65 albo 67%, za drugim razem przy tej małej tkance tłuszczowej, znaczy ta za pierwszym razem też była mała, bo tam było 9%, za drugim było 7,5-7,4, wyszło 73%. Co o tym sądzisz? I powiem Ci tak, nie jest to ani jakiś zły wynik, ani dobry. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie, bardziej bym patrzył właśnie przez pryzmat układu nerwowego, bo załóżmy taką sytuację, jak miałeś w tym na basenie, nie? Jak jest takie mocne przetrenowanie układu nerwowego, wtedy nasze ciało bardziej, w cudzysłowie oczywiście, chłonie wodę, czyli możemy nawet delikatnie retencję wody delikatnie mieć i wtedy na parametrach może ta woda wyjść wyżej. Następny aspekt, jemy dietę. Masz na przykład w jeden dzień więcej węglowodanów, w drugi mniej. Każdy gram jeden węglowodan, w cudzysłowie węglowodan, ciągnie 4 ml wody, czyli 100 gram węgli więcej, już masz pół kilo wody praktycznie dziennie. Także to się może wahać z dnia na dzień bardzo dużo. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest dobrze. Moim zdaniem bym się o to nie martwił. Bardziej bym patrzył właśnie przez pryzmat sylwetki, która jest tak naprawdę odtłuszczona i nie widać tej retencji wody. Czyli no, ewentualnie jakbyś jadł bardzo dietę taką bogatą węglowodany, no to mógłbyś mieć problem, ale przy tej aktywności no, musiałbyś naprawdę to dostarczać, nie wiem, no syfia z tym żarciem, żeby po prostu spuchnąć w cudzysłowie. Nie, ja też się dobrze czuję, no tak jak mówisz, ta woda. No ta woda z reguły u mnie zawsze była wysoka, na wysokim poziomie. Tam było drugie pytanie, jak często albo jak dużo tej wody pije dziennie. No wydaje mi się, tej wody jest około 4 litrów do 5 dziennie na pewno. Ze względu na to, że na każdym treningu wypija minimum litr wody do półtorej, tych treningów jest 2-3 razy w dziennie, to, to już mamy 4 litry wody, tak? Tak. Do tego dochodzi kawa, bo tą wodę też musicie liczyć, każdy napój. I co? Wiem, ale że to jest złe, natomiast jestem, kocham kawę. Ja piję 10 do 12 kaw dziennie. Naprawdę. No to może sporo, piję kaw dużo. Kawa też ma dużo takich prozdrowotnych działań, aczkolwiek nie przy takiej ilości. To mogłeś powiedzieć przy filmiku, wiesz, że codziennie to bym pochwalił. Tak, ale nie, ale mam być szczery, więc piję tej kawy bardzo dużo. Co jest jeszcze? Każdy, albo inaczej, dużo osób, gdzie, jak ma te swoje dzieci, te dzieci trenują, to rodzice mówią fajnie, bo są wytrenowani, robią to, to, oni tak zdrowo żyją, albo na social mediach pokazują, zdrowo je, zdrowo żyje i właśnie nie mówi o tym, że pije 10-12 kaw dziennie, a piją, albo co robią, mam tutaj takie coś, akurat mam tu z Olimpu, ale ja piję, no staram się, że bez cukru, to jest energetyk, są tego Tigera, Red Bulla, tego jest mnóstwo, one są bez cukru. Natomiast jest, nie ma cukru, ale pewnie jest wiele innych gówien i chemii. Co o tym sądzisz? Bo tego też piję i też nie powinien pić, a piję. Tak, no. Tutaj są dwa aspekty. Jedno to jest kofeina, czyli ilość kofeiny całkowitej, czyli ogólnie z kaw, nawet z herbaty, z coli i nawet z energetyków, plus słodziki. Więc no wiadomo, jeżeli chodzi o kawę, no to raczej nie słodzisz czarną, pewnie pijesz. Nie, wszystko piję bez cukru. No. I piję kole zero. Jestem fanem Coli Zero, tak ja samo też. Piję Lit. Wiem, sporo. Jest tam aspargan, jakiś tam aspartan, tak? Aspartan, wiele jakiegoś innego gówna, ale to piję. Wiem, robię to źle, więc chcę powiedzieć, nie jestem idealny. Znaczy tutaj też nie do końca źle, zależy, wszystko tu się rozbija o ilość. Na pewno lepiej, żebyś pił Cole Zero, aniżeli z cukrem, bo to by miało, chociaż przy twojej aktywności, no to też to trochę kontrowersyjne by mogło być. Ale jeżeli chodzi tutaj o kawę, no to na pewno bym zredukował bardziej przez ilość ogólnie tej kofeiny, żeby gdzieś tam ten układ sercowo-naczyniowy to serce po dupie nie dostawało. Tym bardziej pamiętajmy, że sporty zawodowe, sporty bardzo takie wytrzymałościowe też obciążają serce i tutaj też warto zadbać o to. Więc kofeina jest takim jednym składnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę. Jak ktoś pije dużo energetyków, no to znów gdzieś tam na te substancje słodzące. Może jakichś dużych skutków bocznych po tym nie będzie, ale mogą być problemy trawienne, to znów mikroelementy mniej się przyswajają, możesz mieć pośrednio mniej efektów na treningu, no bo mniej sił, mniej energii, ale to już tak idąc daleko w przód. No bardziej tutaj bym się u Ciebie, wiesz Piotrku, został gdzieś tam przy 3 kawkach, może 4 dziennie i bez tych energetyków. Zgadza się. I to kola rozsądnie, ale też no jakoś trzeba żyć, nie? Jakoś trzeba żyć, coś pić, nie? Zgadza się. Ciepło, natomiast nie? Tak, ja piję tą kawę i mówię, jak to wygląda. Piję kawę, piję energetyki ze względu na to, że później organizm jak odmawia posłuszeństwa, na zasadzie wstaje zmęczony, to po prostu ładuje się tym, tak? Ładuje się tym i kolejną rzecz, którą piję praktycznie przed każdym treningiem, to są przetreningówki.
I teraz tak, ja te przetreningówki, bo tam też jedno pytanie, ja odpowiem z swojego punktu widzenia, ty jako fachowiec odpowiesz. Tam było pytanie, co wziąć na spalacz tłuszczu, co najbardziej im pomoże. Ja po swojej sylwetce i po swoim doświadczeniu to jest jedno. Jedzenie to jest wiadomo i nie powiem nic nowego, bo każdy mówi jedzenie. Tego nawet nie ma co mówić, bo to tak, musi być świadomy, jeżeli zaczyna Tak, dokładnie tak. Ale drugie, ja biorę przetreningówki. Ta przetreningówka działa na mnie tak, że mnie pobudza, ale mam wrażenie, że gdzieś pomaga mi tak samo więcej spalić tej tkanki tłuszczowej. Tak, bo więcej przypalić po prostu kalorii na treningu. Jesteś dokładnie bardziej aktywny. Tak. Nawet taka ciekawostka, pijąc tak dużo kawy jak ty, to teoretycznie gdzieś tej kalorii nawet tutaj gdzieś chodząc, spalasz więcej, bo tutaj gestykulacja to jest coś, rusza się i to naprawdę wpływa na spontaniczną aktywność w ciągu dnia, co znów się przekłada na spalone kalorie w ciągu dnia. Zgadza się, dlatego mówię, więc ładuję to i przetreningówkę, więc reasumując, jak macie brać jakieś tam spalacze tłuszczu, to może po prostu fajna przetreningówka. Tu mamy Pawła, ma własny sklep, zapraszamy do niego, jakby ktoś chciał kupić jakąś przetreningówkę, na pewno doradzi i na pewno coś wybierze pod siebie. Co dalej? Więc teraz taki wchodzimy, kolejny etap, żeby nie było sytuacji, kolejny temat, żeby nie było sytuacji takiej, że we wtorek zrobiłem trening, a w środę nie dałem rady zrobić nic. Więc dochodzimy do suplementacji. Za chwilę będą doping, natomiast suplementacja. Ja tak jak powiedziałem na filmiku, biorę tylko białko. Ja używam białka Olimpu i nie dlatego, że Olimp, tylko mi najbardziej pasował. Po prostu pasował. Smakuje, rozpuszcza się dobrze, no to też moim zdaniem bierzemy to, no, co nam pasuje, bo też każdy ma inny układ trawienny, nie? Tak. Niektóre firmy nam bardziej pasują i tutaj właśnie... Właśnie nie chodzi o to, żeby jedno powiedzieć, to jest chujowe, to jest dobre. Po prostu ja mam Olimpa i to odkąd pamiętam, go zaużywałem, brałem też inne białka, o i mi najbardziej pasuje, oczywiście mówimy o izolacie tego białka i to biorę. Natomiast pytanie było, nie wiem czy w komentarzach, ale też pytanie było do mnie, czy biorę kreatynę? Ja kreatyny nie brałem 5 lat. 5 lat nie brałem kreatyny. Co sądzisz, czy przy tym, co teraz się... przy sportach walki, bo jesteśmy, bo tak jak powiedziałem, sporty walki i teraz dalej to, co chcę wziąć udział, czyli Ironman, dalej sport wydolnościowy, to jest całkowicie coś innego niż kulturystyka i budowanie masy mięśniowej i wychodzenie na scenę, pokazywanie się. Tak. Więc co ty sądzisz, i mówimy teraz o tym, co my robimy, więc co sądzisz o kreatynie? Powinienem ją brać, czy nie powinienem brać? Jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe i sporty walki, czyli wytrzymałościowo-siłowe, moim zdaniem kreatyna plus beta-alanina to jest totalny must have cały rok. 5 gram dziennie. Tutaj chodzi właśnie o to, ktoś może pomyśleć, no ale Paweł, kreatyna, no co, może troszeczkę wodą podlać, może tutaj gdzieś tam promować wzrost. Bo to są rodzaje kreatyny, nie? Tak. Tam z tego co wiem, to jest monohydrat, jakaś jabłczan. Tylko trzeba też pamiętać właśnie, że każdy rodzaj kreatyny, czy to jest monohydrat, czy jabłczan, właśnie zawsze konwertuje do tej samej formuły. Czyli jaki kupicie, jest to samo, tylko możecie przypłacić za taki bardziej rzadszy rodzaj, nie? Więc ten klasyczny monohydrat. To mamy wyjaśnione, że odpowiednio jaka działa. Jeszcze taka uwaga, jeżeli ktoś ma po monohydracie problemy z żołądkiem, może się tak zdarzyć, jest to bardzo rzadkie, wtedy wystarczy zamienić na jabłczan i nie ma żadnego problemu. To jest też taka... Ale to co, to powinienem brać tą kreatynę, czy nie? 5 gram dziennie, już ci tłumaczę dlaczego. Kreatyna ogólnie w prostych słowach reguluje poziom energii ATP w naszym ciele. Czyli tą ATP gdzieś tam na treningu gdzieś tam wydatkujesz, więc jak masz większy poziom energii, to tak byś miał więcej kalorii. Możesz ten trening zrobić lepszy, a nie kosztem kalorii. Czyli ta kreatyna się bardzo przydaje, tym bardziej działa ochronnie między innymi na serce oraz na mózg. Czyli tutaj też, jeżeli obciążasz serce na takim treningu gdzieś tam wytrzymałościowym, też warto sobie właśnie wrzucić kreatynę i z takiego dodatku ewentualnie koenzym Q10. Nie wiem, czy słyszałeś o takim suplemencie? Nie, nie słyszałem. Nie, dlatego właśnie zaprosiłem Ciebie. Też powiem Wam, że to są suplementy tego typu jak koenzym Q10, takie właśnie nieznane. A dlaczego? No bo ludzie z reguły się nie interesują suplementami, które są prozdrowotne, nie? Tylko weźcie pod uwagę to na dłuższą metę. No ktoś może nie stosować profilaktyki, nawet brać tam doping na pałę, no i potrenuje 5 lat, nawet coś tam wygra, no ale potem będzie koniec, no bo zdrowie nie będzie domagać. A tutaj na przykład, nie wiem, załóżmy Piotrek, będzie dbał o profilaktykę, będzie suplementował i będzie 40 lat trenował. Więc to bezpośrednio nie działa na przykład koenzym Q10 czy inny taki prozdrowotny suplement. Tylko długofalowo, więc nie zawsze musicie kupować rzeczy, które tak naprawdę bezpośrednio działają na kreatynę. Tak, wiesz, no bo dzisiaj jest takie założenie, że każdy, kto zaczyna coś trenować, on coś chce wziąć i chce wiedzieć od razu efekt. Tak, wow, już ma być i koniec, kurwa. On idzie na zajęcia, tak jak do mnie, na sporty walki, to on od razu chce być zawodnikiem. Idzie na siłownię, od razu chce brać udział na jakichś tam pokazach sylwetkowych czy jakichś. Tak to nie działa, wiecie. To jest naprawdę długotrwały okres i dużo wyrzeczeń. Natomiast co, powracając do suplementacji i kończąc myśl, ja zawsze, wiesz, taki powiem, miałem założenie,
założenie, że białko to jest, jak powiedziałaś, must have, kreatyna nie. Ale poza tym resztę tych, kreatynę teraz jak mi wyjaśniłeś, pewnie też będzie moim maskiewkiem. Natomiast resztę tego całego tego dodatku, czyli to nie wiem, te BCAA, te, no tego jest mnóstwo. Uważam, że to jest, wiem, pewnie firmy mnie zabiją, które to produkują. Uważam, że to jest po prostu nabijanie klientów gdzieś w butelkę, tak? Te wszystkie te spalacze tłuszczu, te wszystkie... Mnóstwo tego odżywki. Jest. Tak, jak nazwijmy odżywki, jak się wchodzi do każdego sklepu, tak samo jak do ciebie, półka jest pełna. Z mojego punktu widzenia, ja mówię pod siebie, bo tak jak powiedziałem, pewnie jak tutaj rozmawialiśmy, ktoś siedzi i ma pracę za biurkiem, może więcej potrzebuje takich rzeczy. Oczywiście witaminy, tak? Ja pokazałem witaminy, biorę magnez i biorę tam na osłonę jelitową, znaczy tą wątrobę, na wątrobę, żeby jakaś tam osłona była. Jeszcze też już, co do odżywki, no? Właśnie to, co Piotrek powiedział, warto tutaj zadać sobie pytanie, po co coś bierzemy, bo nieraz młode osoby na przykład w sportach walki czy nawet na siłowni, wchodzą do sklepu z odżywkami, najlepiej by chcieli wykupić wszystko, nie? Tylko tak naprawdę po to są te odżywki, to jest narzędzie, żeby dobierać pod siebie. Załóżmy, ktoś nie wiem, ma bardzo dużo jednostek treningowych, na przykład takie HMB może się przydać, żeby tą kinazę kreatynową zmniejszyć w badania krwi. Ale ktoś, kto trenuje 3 razy w tygodniu, nieraz to bierze i po co mu to? Tak naprawdę i on później jest... mówi, jest gówno, bo nie daje efektu. I wtedy to jest wyrzucanie kasy w błoto. Więc tutaj powiem wam szczerze, że lepiej naprawdę iść, doradzić się, mniej wydać pieniążków, i no lepiej wtedy wyjdziesz. Czy kocząc myśl, zapraszamy kolejny raz do sklepu. Tu tak na pewno jest. Paweł wam doradzi to, co macie kupić, dokładnie, by nie tracić pieniędzy, a przyniosło efekt zamierzany. Więc tyle z odżywek. Natomiast co, dochodzi dalej temat, taki temat, który już jest mniej tabu, ale dalej jest tabu. Jest, tak. I dalej sportowcy gdzieś oni nie mówią ze względu na to, że pewnie federacje, w których biorą udział, gdzieś tam startują jako zawodnicy, pewnie nie pozwalają na to. Wiadomo, we frikowych teraz pozwala się na wszystko. Natomiast w takich galach typowo stricte pod H1, pod boks poważnych. Albo no i ta jest poważna, tylko powiedzmy bardziej sportowy, tak to nazwijmy. Gdzieś dalej jest to temat tabu, natomiast to tak nie wygląda, tak? To wygląda tak, że każdy z tych sportowców, przynajmniej z mojego doświadczenia i z tego, co ja posiadam wiedzę, wiem, że na pewno miało do czynienia z różnymi środkami dopingującymi. I teraz moje pytanie pierwsze. Taka podstawa, testosteron. Tak. To co jest, o tym sądzisz? Ogólnie testosteron jest każdą podstawą, jeżeli mówimy tutaj o anabolikach, ale no... Bo jeszcze jedno, bo oczywiście chcę powiedzieć, że temat, jak będą tutaj hejtować, my nie w ogóle zachęcamy do brania sterydów. Jesteśmy zawodowi, tylko mówimy, jak to wygląda. I drugi temat, oczywiście zawsze są na początku badania. To jest taki, tak jak ten maskier, i zawsze są badania, przychodzimy i ktoś nam mówi, co mamy brać. My już mamy to za sobą, na zasadzie nie mówimy o tym, bo dla nas jest to oczywiste. Teraz zapytam o ten testosteron. Jeżeli chodzi o testosteron, to właśnie tutaj to jest podstawa, no bo wiadomo, jeżeli bierzemy jakiś masterman czy cokolwiek innego, ten testosteron musi iść. I teraz jest ważna sprawa. Ten testosteron ma być w niewielkiej dawce. On ma być delikatnie ponad fizjologiczne dawki, tak żeby ta regeneracja była, aczkolwiek żeby po pierwsze nie było wzrostu czerwonych krwinek w organizmie. Im większa dawka testosteronu, tym większy wzrost ilości czerwonych krwinek. Prowadzi to między innymi do zatoru, zawału, ale to co nas interesuje w sportach walki, chodzi o pompę mięśniową. Jak jest dużo czerwonych krwinek, zrobimy 2 serie, 2 uderzenia i już się pompujemy. Tego w sportach walki nie chcemy. Także po pierwsze mała dawka testosteronu w ponad fizjologicznych dawkach delikatnie. I do tego sobie potem można dokładać inne rzeczy, niekoniecznie anaboliki. Okej, to ja ci powiem, bo teraz mówimy nie typowo pod siłownię, tylko mówię pod te sporty, które ja trenuję. Ja się spotkałem z taką opinią i po to właśnie chciałem cię spotkać, by wziąć długi testosteron i wziąć na przykład masteron. I teraz moje 2 pytania. Pierwsze pytanie, czy jedno z drugim można połączyć jako w jednym zastrzyku, żeby to brać, żeby nie było podwójnej iniekcji? Mówimy o długim testosteronie i masteronie. I druga sprawa, dawka. Na przykład dawka 2 razy w tygodniu, albo co 4, co 5 dzień, wielkości, nie wiem, 0,50 mg mówisz, czy? No ja myślałem na przykład, że 0,7 ml teścia i 0,7 ml masterona. Czyli w sumie tam jest... Co 4-5 dni, mniej więcej. Może być to troszeczkę za dużo. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o... I właśnie to jest to, że im więcej nie znaczy lepiej. Co nieraz osoby właśnie... Tak, dokładnie. Właśnie tak myślą. Więc jeżeli chodzi o testosteron długi, jak najbardziej, bo tutaj estr nie ma różnicy, więc tu bym się zgodził. Na przykład dajmy sobie co te 5 dni i tu bym dał
pół mililitra. Nawet zaczął od 0,3, 0,4, mówimy tutaj o testosteronie długim 250 mg na mililitr. Jeżeli chodzi o masteron, to też można go dać gdzieś 100 mg, czyli gdzieś 0,5 mililitra długiego, też co 5 dni. I masteron tutaj się świetnie będzie komponował w tym, ponieważ masteron jest pochodna DHT, czyli jest aktywną formą testosteronu. Czyli jak wbijesz masteron, to jakbyś brał gotową, już gotowy testosteron działający. Bo testosteron zanim wbijesz, on musi skonwertować. Rozumiem, czyli reasumując, bo to też można jest pytanie... Można łączyć jedno i szczekawce. Właśnie. Że można jeżeli jest jedno i drugie na oleju, nie? Bo jakby było na przykład, nie wiem, winstrol na wodzie, to wtedy nie można z oleju. Nie. Mówimy o tym, tak. Jest na oleju, są dwa olejowe, tak. Więc po prostu robimy jeden zastrzyk i powiedzmy przy tych dawkach to jest w sumie 1 ml i tam jest tak. 0,5 tego i 0,5 tego i to robimy. Dokładnie. Okej, więc to mamy wyjaśnione. I co? To pomaga pod sporty walki, jak uważasz? Pomaga, tylko musimy tutaj właśnie obserwować potem poziom czerwonych krwinek, żeby one nie rosły. Uwierzcie mi, że nieraz można brać duże dawki, one nie rosną, a ktoś weźmie małą i rośnie. Ja na przykład jestem takim przykładem, że nawet na hormonalnej terapii zastępczej często te czerwone krwinki idą w górę. A hormonalna terapia zastępcza to jest po prostu podawanie testosteronu w takich dawkach, jakich produkuje organizm w górnej granicy. Więc tutaj trzeba się badać. Znów dochodzimy do konsensusu. Każdy jest inny. Na przykład ja wezmę 500 mg i ja będę miał w normie te krwinki, a ktoś weźmie podatny 100 i już będzie miał wywalone. Znaczy, oczywiście, że tak. Tylko mówiliśmy na początku badania. Tak. Dajemy taki przykład, jaki się daje, jaki jest pospolity, bo z kim nie porozmawiacie tak. Na siłowni lub powiedzmy w klubach sportowych, a to ja biorę jedynkę testosteronu, ja to biorę jedynkę masterona, inny tam bierze 0,7, tak. Coś tam. My mówimy mniej więcej taką dawkę, która jest bezpieczna, ale i nawet nie zrobi wielkiej szkody dla organizmu, ale czy ona będzie idealna dla ciebie? No to są tak, badania. Dokładnie. Badania i odpowiedzi osoba, która was poprowadzi w tym kierunku i wtedy wiemy w 100%. Nie? Natomiast to są takie podstawy. Ale dochodzi coś takiego jak anabar. Pospolita nazwa, tak, pospolita nazwa oksandrolon. Co o tym sądzisz? Powiem ci tak, jeżeli chodzi... tabletkach, bo tak. Ja nie wiem, jest w zastrzykach w ogóle, czy tylko jest iniekcyjny, ale to raczej nie ma sensu, bo anawar, czyli oksandrolon, nie jest metabolizowany przez wątrobę, tylko przez nerki, więc tutaj nawet nie trzeba jakiś osłonek na wątrobę brać. To jest taki plus, ewentualnie cystonę sobie wrzucić na nerki, ale jeżeli chodzi jest bardzo delikatny, tak słyszałem. Tak, tak, ale tu jest druga strona medalu, że jest bardzo często podrabiany. Jeżeli chodzi o oksandrolon. Też słyszałem, że wrzucają metę, wrzucają różnego rodzaju winstrol. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o surowiec, z tego co się orientuje, to właśnie oksandrolonu jest drogi. I on tutaj w sportach walki ma zastosowanie. Mówimy o prawdziwym oksandrolonie, tylko ja sobie lubię gdzieś tam go zamiennie wrzucać czasem masteronu. Potem jak schodzimy z masteronu, to sobie dajemy małą dawkę właśnie oksandrolonu. Żeby też nie wrzucać wszystkiego naraz, te koła ratunkowe, żeby sobie pomału po prostu tym żonglować. Więc jak schodzimy nieraz z masteronu, to sobie można wrzucić na 4-6 tygodni, ewentualnie jak mamy jakiś taki peak week i ewentualnie jest bardzo mocny tydzień treningowy, to wtedy sobie to dorzucić, żeby po prostu jakoś dać radę się w miarę zregenerować. Natomiast oksandrolon prawdziwy ma zastosowanie w sportach walki, ma też wpływ na syntezę kolagenu, czyli też no działa prozdrowotnie na skórę paznokci, żeby teraz kobiety tego nie zaczęły brać, bo jak to usłyszą, to... Tak, że pomoże. Tak. A powiedz mi, jak długo można stosować coś takiego? I to jest, znów dochodzimy do tego, że właśnie kwestia badań, aczkolwiek tak zaleca się gdzieś tam oksandrolon, mówisz? Tak, tak, tak. Oksandrolon, no gdzieś 5-6 tygodni można sobie, zależy jaka dawka, ale te 20-30 mg myślę, że można te 5 tygodni pociągnąć. To nawet mało, bo tak jak mówię, gdzieś tam też czytałem, co mogłoby mi pomóc w tym, żeby zwiększyć tą wydolność, czy tą siłę w mięśniach, to nawet mówią, że do 8 tabletek dziennie, wow, tak? To już są takie konie. Znaczy nie, to ja nie mówię, że tyle chciałbym brać, natomiast mówią, że dawka, po której coś dopiero czuć, to jest 4 tabletki, czyli 40 mg. To nie? Się nie zgodzę. Nie zgodzi się z tym. Ja tylko mówię, co czytamy, bo to jest... Ale dlatego też gadamy szczerze, nie? Żeby po prostu to nie było po prostu nie. Przytakiwanie, tylko żeby po prostu... Rozumiem. Tak jest. I teraz rozumiem, czyli bierzemy testosteron z masteronem, ale wtedy nie bierzemy na przykład oksandrolon. Zejdę z masteronu, wrzucam wtedy na przykład trochę oksy, tak? Tak, czyli wtedy sobie tak jakby żonglujemy tym. No i oczywiście też warto kardaryna w tle. O, to będzie kolejne pytanie. Tak. To będzie tutaj, kolejne jeżeli pytanie. Chodzi o kardaryna, to możemy przejść od razu, nie? Jasne. Bo jeżeli chodzi o kardaryna, jest ona świetna pod sporty walki z dwóch aspektów. Po pierwsze, wytrzymałość, no to jest logiczne. Ale druga sprawa, jak bierzemy testosteron czy masteron, to każda dawka gdzieś tam testosteronu powoduje, że ten cholesterol HDL, czyli ten tak zwany dobry, spada. I tu kłania się kardaryna, która pomaga nam ten HDL podwyższać. Czyli nie dość, że dbamy ochronnie na serce, to znów to, co było, przeciążenie treningowe, wpływ na serce, kojarzymy Q10, kardaryna znów to pomaga, naprawia nam cholesterol, to jeszcze nam wytrzymałość poprawia. Rozumiem. Czyli same kardaryna jest takim... A jakie są minusy? Minusy kardaryny jest takie, że nie jest ona do końca przebadana.
Jeżeli chodzi o na przykład sterydy anaboliczne, testosteron został syntezowany 100 lat temu, więc naprawdę już mamy długą taką gdzieś tam historię badań. I doświadczenie. Tak. A jeżeli chodzi o kardarynę, nie przeszła wszystkich cykli badań i badania pokazują, że w niektórych przypadkach może być kancerogenna, tylko teraz jest ważna sprawa, czyli rakotwórcze, ale to było badanie na szczurach i tak samo było z aspartamem, że aspartam powoduje raka. Natomiast były tam takie dawki, że musielibyście pić chyba po 100 litrów coli dziennie, żeby po 5 latach dostać raka. I z kardaryną jest podobnie. Także oficjalnie nie mogę powiedzieć, że jest 100% bezpieczna, ale mogę wam powiedzieć tak, żebyście sami wnioski wyciągnęli. A jak długo można ją brać? Kardarynę stosują z reguły zawodnicy cały rok po 10 mg i okresowo zwiększają na 20-30. Czyli tam tabletka to jest 10 mg, czyli jedną dziennie zawsze leci, a do 20-30 się zwiększa okresowo na 2-3 miesiące. Aha. No. I ciekawe, czyli uważasz, że pod moje sporty powinienem to przejść? Zdecydowanie. Bo teraz tak, ten filmik nagrywamy po to, by ja się też dowiedział, wy również, co bym mógł wziąć, by nie było takiej sytuacji, jak była wczoraj. Więc ja zrozumiałem z tego filmiku, i ty mnie poprawisz, że źle zrozumiałem, żeby wziąć długi testosteron z masteronem. Tak. Oczywiście robimy badania, robimy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Tą kardarynę cały czas. A jeżeli zejdę z masteronu, to sobie wrzucić na przykład oksandrolą. Tylko to właśnie, jeżeli chodzi o ten przypadek właśnie z basenem, to też trzeba się zastanowić, czy to właśnie nie było już znaczne przeciążenie układu nerwowego. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o to, to jakikolwiek doping byśmy nie stosowali, to prędzej czy później przy tak dużej ilości jednostek treningowych w końcu właśnie znów taka rzecz będzie. Więc tu znów to co mogę zrobić, żeby tego nie było? Żeby tego nie było. No to musisz po pierwsze tak, sobie tydzień ustalić, żeby miał mieć zaplanowane treningi, ale nie za dużo, tak żebyś po prostu nie miał już takiej sytuacji. Widzisz Paweł, i tu jest, dochodzimy do konsensu, bo ja wziąłem coś takiego, gdzie mam na to tylko 6 tygodni. To jest po pierwsze. Po drugie, ja tak samo prowadzę zajęcia ze sportu walki. I to też jest jako trening. Więc ja nie mam czasu, to nie jest tak, że ja mam pół roku, rok na przygotowanie. Wiem. I mogę sobie to odpuścić, systematycznie wchodzić. A i tak ten tydzień zrobiłem, że nie robię pełnych dystansów, no, tylko robię po połowę. Czyli jak płynąłem, to płynąłem 500 metrów, jak biegam, to biegam po 6 km, a nie po 10. Jak jeżdżę na rowerze, to powiedzmy łapię ten dystans około 400 km. A powinienem robić minimum dwa razy więcej, albo pół razy więcej, czasu. Tyle co jest na tych zawodach. Więc i tak robię to delikatnie, ale nie mogę zrobić tak, że za chwilę sobie tydzień przerwy albo kilka dni przerwy, bo brakuje czasu. Ewentualnie gdzieś właśnie jeszcze, zależy jak śpisz. Sen tutaj akurat jest ok? No nie, no sen zawsze był słaby ze względu na to, że ja każdy trening kończę około 22. Zanim pojadę do domu, zanim zjem, zanim pójdę spać, to jest godzina pierwsza w nocy. A wstaję, bo ja też pracuję, wstaję 5-6 rano. Czasami jak wstanę w pół do 7 albo 7, mówię wow, zaspałem, więc jest tych godzin, robię dżemki. To jest na pewno, robię dżemki po południu. Tak, ta dżemka to jest pół godziny do godziny, bo bym po prostu to padł, to, ale suma w 24 godzinach tego mojego snu to jest, nie wiem, 7 godzin, 6. No suma mało. Z dżemkami? Tak. Tak, no bo jak idę spać o 1 w nocy, a wstaję o 5, no to tam jest 4-5 godzin snu, tak? Plus później ta godzina dżemki, no to powiedzmy 6-7, no staram się, by było więcej, ale no nie da się, nie pozwala, nie? Dlatego jest 12 kawy, później to. Żeby po prostu pracować, a nie uczyć. Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, no tutaj właśnie powiem ci Piotrek, że ze snem jest to, że to właśnie nie kupisz niczym. I to jest, powiem ci, najgorsze. I wiesz, chciałbym, żeby odpowiedź brzmiała moja inna, natomiast tutaj no nie da się tego przeskoczyć. Jeżeli chciałbyś tam, nie wiem, ślubować organizm bardziej, żeby to gdzieś tam fajny wynik dostać, no to też mała ilość hormonów wzrostu tutaj na przykład, albo peptydy. I to jest ostatnie moje pytanie. Dwa, bo pierwsze, takie główne, hormon wzrostu. No. Co o tym sądzisz i czy jak ja mam miesiąc czasu do przygotowań, czy warto mi go wziąć? Czy on mi przez ten miesiąc czasu pomoże? Czy po prostu miesiąc czasu to jest za krótko? Bo ja się spotkałem z takimi opiniami, że hormon to minimum. Wiesz, bo dzisiaj hormon, mówimy o chińskim, nie polskim. Tak. Można kupić tam, nie wiem, 800, 1000 zł, 1200, zależy gdzie, jaka marka, coś tam, wiesz o co chodzi, tak? Ale trzeba go brać pół roku, rok, żeby on dopiero działał. A efekty widać dopiero po 3 miesiącach. Więc wiecie, jak ktoś bierze kurację i mówi, a wziąłem hormon i kupił paczkę, tak, za 1000 zł i mówi, fajnie, bo jestem na hormonie, no to tak. Chyba, żeby się pochwalić na siłowniku. Tak, jedynie. No to trzeba brać minimum te pół roku. Mnie się tak wydaje, tak? Dobrze mówię? Moim zdaniem hormon wzrostu stricte zależy, każdy inaczej metabolizm, ale po miesiącu dopiero zaczyna działać. Czyli aha. Gdzieś, znaczy wiadomo, on tak działa jest krócej niż pół roku. Środek działa od razu, ale wiesz,
pełni działa po miesiącu, załóżmy, a efekty możesz zobaczyć na przykład po 4-5 miesiącach, tak jak mówisz, nie? Tak. Czyli to, że zaczyna działać, to nie znaczy, że już efekty się mielą, nie? Tak, i teraz właśnie widzicie, 1000 złotych hormon, macie to przez pół roku, to jest 6000 złotych. Wiecie, każdy inny środek, tak, nie wiem. I jeszcze warto wspomnieć, że hormon wzrostu tak naprawdę to jest trochę jak kosmetyk. Bo on nie zrobi z was, nieraz ludzie myślą, że jak coś jest bardzo drogie, to nagle po 2 miesiącach, 3 stosowania to albo urosną, albo będą mieli tak, nie wiadomo jakąś Tak. Tam są właśnie te dawki. Wiadomo, że taki chiński trzeba brać dwa razy więcej niż takiego polskiego. Czyli te 5 jednostek dziennie to jest takie powiedzmy optymalne. Tak, i patrzeć też na tą pompę, czy właśnie nie pompuje, bo gdzieś tam może być po hormonie wzrostu zwiększona ta pompa. Czyli wtedy zmniejszamy tę ilość jednostek. Jeżeli występują drętwienia nadgarstków, to się wiąże z zespołem cieśni nadgarstków, to wtedy też zaczynać od najmniejszej możliwej dawki i taperować to z tygodnia na tydzień do góry. Ale tak mi się śpiewa jednostek takiego hormonu chińskiego. Chińskiego, jak tam z tych 5 będzie realnie z 2,5. No tak, tak, dlatego mówię, że to jest... To zajebiście, no właśnie, bo to też na to trzeba wziąć poprawkę, że... To jest 2 razy więcej, trzeba go wziąć niż takiego, bo on jest oszukany i nie do końca ma taką moc, jak powinien mieć. Różnie możemy trafić. Tak, no to jak bierzecie 5 jednostek dziennie, no to macie w ampułce jest tam 10 jednostek, no to jedną ampułkę macie na 2 dni. Więc jak macie 10 ampułek, to macie 20 dni. No to 20 dni, to musicie to wziąć, 1000 zł na 20 dni, więc pół roku, no to tam robi wam kwotę 7-8 tysięcy, jak nie więcej. Tak, więc dlatego jak hormon, to dla ludzi, których chcą stać. Zawodowcach. I teraz pytanie, pod moje? Jak najbardziej. Hormon wzrostu jest praktycznie ja zmarnotuję. Tutaj się świetnie przydaje, tylko tak jak mówię, właśnie w tych jednostkach co tutaj, bo w kulturystyce z reguły to jest im więcej, tym lepiej, tylko tam trochę to się rządzi swoimi prawami. Tak, jak oglądałem ten film, co tam byłeś właśnie z tymi chłopakami, to mówili, że tam nawet biorą po 30-40 jednostek dziennie, coś takiego. No to są chore dawki, no. Kurwa, sport zawodowy to jest jednak. Ale to takie byki, no nie ma co się dziwić, to tam trzeba napędzić to, nie? Tak, aczkolwiek no hormon wzrostu tutaj się świetnie przyda, tylko jeżeli chodzi o ten start twój, to jeżeli chodzi o miesiąc czasu, to brałbym, jeżeli masz zamiar, żeby te efekty były za jakiś czas, ale stricte, żeby to pomogło w tych zawodach, nie? To za krótki okres. A powiedz mi tak, bo dostałem takie jeszcze pytanie, żeby zapytać o sarna. Sarmy. Jeżeli chodzi o sarmy... Co to w ogóle jest, jakbyś mógł powiedzieć pokrótce, bo to jest taki temat może w ogóle bardzo mało znany. I mało osób o tym wie. Sarmy to są selektywne modulatory receptora androgenowego. Wiele to pewnie osobom nie... Ja sam nie zrozumiałem. Osobom nie mówi, natomiast to ma w cudzysłowie naśladować działania testosteronu. Po pierwsze, sarmy znów nie są dobrze przebadane. To jest po pierwsze. Po drugie, praktyka pokazuje, że efekty ich są słabe. Trzecie, powoduje to, że sarmy mogą zablokować. Czyli po co blokować? To po co w ogóle je brać i po co w ogóle one są? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po co się ludzie zastanawiają między testosteronem a tym? Odpowiedź jest zajebiście prosta, Piotrek, bo to nie jest w zaszczykach. Rozumiesz? Aha, no, czyli w tabletkach normalnie. Bo łatwiej jest łyknąć tabletkę, a też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że niektóre sarmy bardzo mocno obciążają wątrobę. Teraz mnie zabiłeś. Wiesz, ja myślałem, że to jest coś jak hormon, albo coś takiego. Ja sarmów totalnie nie polecam, mówię to praktycznie na każdym filmiku. Jedyny sarm, jaki polecam i w sportach walki też się może przydać, to jest ostaryna, ale wtedy musi być podkład z testosteronu, czyli to, co mówiliśmy, bo może zablokować i wtedy może nam powodować, jeżeli mam jakieś bóle w stawach, działa troszeczkę anabolicznie, może nam te stawy w cudzysłowie reperować. To jest jedyny sarm, o jakimkolwiek mogę się kurwa wypowiedzieć. Czyli co? To jest. Pamiętajcie, testosteron podstawa, reszta to dodatki. I najbardziej przebada na środek. Reszta dodatki. Tak. Długi, krótki, wiadomo, że chyba różnica... Bez znaczenia, jak się lubicie kłuć, to może być krótki. To lubi się kłuć, ale są chyba tacy, nie? Ale tylko długi, bo to się niczym nie różni. Nie ma tak, że prób jest inny od Enana, to jest tylko est, czyli... O, to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj się spotkałem, przychodzą do mnie podopieczni i też mi mówią, byli na badaniach, byli u lekarzy, którzy zajmują się typowo medycyną sportową i powiedzieli, że testosteron fajnie, ładuje go 1 ml, idzie na taki trening jak do mnie, czyli jest zajechany, mocno wydolnościowy, naprawdę bardzo mocny trening i ten cały testosteron, który on dał do organizmu, on jest przepalany i u niego są bardzo duże spadki, więc dlatego fajnie brać albo mniejsze ilości i częściej, albo wziąć krótkiego, żeby cały czas była równowaga w organizmie. Co ty o tym sądzisz? Powiem tak, jeżeli chodzi o wydatkowanie testosteronu, to nie działa tak, że jak trenujemy na przykład 3 razy, to szybciej go zwydatkujemy, ale jeżeli chodzi o wahania stężeń, to poruszyłeś bardzo dobry temat. Wahania stężeń są czymś, czego nie chcemy, ponieważ tak jak się mówi, no kobieta ma wahania hormonów, no to jest z nią niefajnie i my też raczej tego byśmy nie chcieli. Więc tutaj akurat najlepiej na większości przypadków stosuje się Enan, na przykład co 3-4 dni w mniejszej dawce. Czyli to, co powiedziałeś, to jest bardzo dobra opcja.
To jest z wszystkimi lekami. Lepiej wziąć mniejszą dawkę o połowę, ale częściej. Wtedy mamy stabilniejsze stężenie, też biorąc testosteron, mamy wyrzut hormonów innych, których na przykład nie bardzo chcemy. Między innymi estradiolu, w granicach rozsądku oczywiście prolaktyny. I wtedy im mamy większe wahania stężeń, tym nasza cała gospodarka tak szaleje. Nasz nastrój, więc tylko mniejsza dawka, częściej, zawsze jest lepiej. Zgadza się, tylko kolejny raz częściej jest wtedy kucie. Tak. Czyli iniekcja i to jest na pewno problematyczne, bo idąc, wiecie, idąc do lekarza albo do pielęgniarki, żeby wam podawała sterydy, no to nie do końca fajnie to wygląda. A druga sprawa, pewnie mało która chce to robić, więc no, kończy się to tak, że to chłopaki albo na siłowni sobie między sobą pomagają. Albo robią to w jakiś inny sposób i na pewno na dzień dzisiejszy jest to problem dalej ta iniekcja, tak? Dokładnie. Jak myślisz, tak? Jeżeli chodzi o iniekcję, no to tutaj poświęcenie, nie? No, nie znam osoby, która by lubiała to, nie? Zgadza się. Chociaż zgadza może się. Oni są takie, więc napiszcie w komentarzach, czy tak, czy są takie osoby, tak. Albo jak to robią, wiadomo, są później różne do barków, do uda, się z tym spotkaliśmy, natomiast to nie jest jakby temat dzisiejszego filmiku. Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko. Bardzo dużo. Tak, i ja w takim razie jestem mądrzejszy, wiem co mam zrobić, więc ja na pewno spróbuję wziąć długi testosteron, wezmę do tego masteron pod twoim okiem, żebyś mi mógł też coś doradzić. Na pewno zdarzy relację, filmik. Tak, i nagram kolejny filmik, myślę, że może przed samymi zawodami albo za 2-3 tygodnie, żeby ten organizm zaczął funkcjonować, mieć w sobie, żeby miał w sobie te środki, zrobię badania, byśmy się spotkali, może to omówimy. I omówimy właśnie twoje badania. Tak, ja też powiem, jak się czuję, jak mi to pomogło, czy mi pomogło, czy nie pomogło, czy gdzieś wyszło jeszcze gorzej, albo jeszcze lepiej, bo chciałbym, tak jak mówię, zasada tego filmiku jest taka i tych filmików, które będziemy nagrywać, żeby byli mądrzejsi. I żeby były prawdziwe. Tak. Żeby po prostu powiedziały prawdę. Ktoś bierze testosteron, pomaga, nie pomaga. Bierze to, pomaga, nie pomaga. A nie, żeby coś jest dziadostwa, a mówimy, nie no fajne, bo gdzieś mamy z tego profity, tak, albo coś. Tutaj ja nie mam żadnych profitów, Paweł, tak samo. Więc naprawdę szczere chłopaki. Tak, i chcemy pomóc tym ludziom, którzy będą przygotowywali się w taki sam sposób jak ja, lub będą chcieli chodzić na siłownię i będą chcieli coś więcej osiągnąć, dokładnie. Więc wtedy tutaj konsultacja z Pawłem i na pewno będziemy działać, nie? Tak, i zrobi tak, by i piszcie w komentarzach właśnie, co byście chcieli zobaczyć, by Piotrek nagrał, bo ma naprawdę, jak tu gadaliśmy, w cholerę pomysłów i się nie może zdecydować co. Także tak. Piszcie stricte, co wy byście chcieli, bo to tak naprawdę, jak dzisiaj nagrywamy na wasze pytania, odpowiadamy stricte dla was, żeby gdzieś tam ta wiedza się rozszerzała coraz bardziej. Dokładnie tak, a ja na własnym organizmie, tak jak mówię, trenuję 2-3 razy dziennie, sprawdzę te środki, pewnie nie wszystkie, bo zobaczymy, jak z tym hormonem wyjdzie. Inflacja jest to... chodzi o czas, bo to już powiedzmy, gdzieś by tam się może udało to kupić, natomiast chodzi o czas, więc sprawdzimy na pewno masteron i testosteron, bo to będzie szybciej działać. Tak, i szybciej będzie wchodziło, więc to na pewno sprawdzimy. Kardaryna. To też sprawdzimy. GW50156. Tak, muszę to sprawdzić i na pewno będziemy nagrywać filmiki i powiem jak to działa. Przynajmniej jak u mnie działa, bo wiadomo, każdy jest inny. Inaczej. Dokładnie. No. Dziękujemy za materiał. Piszcie komentarze, łapka w górę, subskrybujcie Piotrka, bo jest dobry chłop tutaj. I dziękuję za zaproszenie. Fajnie, ja też bardzo dziękuję. Piotr. Hej. Co myślisz, Piotrek? Fajnie wyszło?